kto i kiedy wynalazł klimatyzator. Opowiem Wam dzisiaj w dużym skrócie o historii wynalazku, który przecież tak w ostatnich latach odmienił nasze życie. Zapraszam. Klimatyzacja to technologia, bez której trudno wyobrazić sobie życie w wielu częściach świata. W upalne dni, szczególnie w miejscach o ekstremalnych temperaturach, klimatyzatory przynoszą ulgę milionom ludzi. Choć klimatyzacja jest dziś powszechnie dostępna i uważana za standard w wielu domach, biurach i samochodach, historia tego wynalazku jest stosunkowo młoda, choć sięga początku XX wieku. Kto i kiedy wynalazł klimatyzator? Oto pełna opowieść o urządzeniu, które zrewolucjonizowało sposób, w jaki radzimy sobie z gorącem. Starożytne początki chłodzenia powietrza, podobnie jak w przypadku chłodzenia żywności, pierwsze próby obniżenia temperatury w pomieszczeniach sięgają tysięcy lat wstecz. Już starożytni Egipcjanie i Rzymianie starali się znaleźć sposoby na ochładzanie swoich domów. Egipcjanie na przykład rozwieszali mokre maty nad drzwiami i oknami, by powiewy wiatru schładzały powietrze, które wpadało do wnętrza. W starożytnym Rzymie bogaci obywatele instalowali w swoich willach pierwsze prymitywne systemy chłodzenia, korzystając z zimnej wody płynącej w rurach pod posadzkami. Jednak dopiero wieki później, dzięki rozwojowi nauki i technologii, zaczęto myśleć o chłodzeniu powietrza w bardziej zaawansowany sposób. W XVIII i XIX wieku wielu naukowców zaczęło badać procesy termodynamiczne, czyli zależność między temperaturą, ciśnieniem a gazami. Jednym z kluczowych wynalazców w tej dziedzinie był Faraday, brytyjski fizyk i chemik, który w latach 20. XIX wieku odkrył, że amoniak może być skraplany poprzez kompresję i rozprężanie, co prowadzi do obniżenia temperatury. Prawdziwy przełom nastąpił jednak na początku XX wieku, kiedy to amerykański inżynier Willis Carrier wynalazł pierwszy nowoczesny system klimatyzacji. To właśnie jego praca zrewolucjonizowała sposób, w jaki radzimy sobie z kontrolą temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Historia tego wynalazku rozpoczyna się w 1902 roku. Carrier, młody inżynier z Buffalo Forge Company, został poproszony o rozwiązanie problemu w drukarni w Nowym Jorku, gdzie wilgotność powietrza powodowała problemy z jakością druku. W gorące, wilgotne dni papier się rozszerzał, co sprawiało, że farba rozmazywała się i nie dawała precyzyjnych wyników. Carrier, który z wykształcenia był inżynierem mechaniki, zaczął badać, jak można kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. W odpowiedzi na ten problem 17 lipca 1902 roku Carrier skonstruował pierwszy system mechanicznej klimatyzacji. Urządzenie to wykorzystywało zasadę cyrkulacji powietrza przez wypełnione zimną wodą cewki, co pozwalało na obniżenie temperatury powietrza i jednoczesne zmniejszenie jego wilgotności. Początkowo klimatyzacja była bardziej zaawansowaną formą chłodzenia przemysłowego, mającą na celu kontrolę środowiska w fabrykach i drukarniach. Carrier szybko zdał sobie sprawę, że jego wynalazek ma o wiele większy potencjał. W 1906 roku uzyskał patent na urządzenie do obróbki powietrza i założył własną firmę Carrier and Conditioning Company of America. Przedsiębiorstwo to specjalizowało się w produkcji systemów chłodzenia dla przemysłu. W kolejnych latach klimatyzacja zaczęła być stosowana nie tylko w fabrykach, ale także w biurach, kinach, szpitalach i teatrach. Klimatyzacja szybko zyskała popularność w różnych sektorach przemysłu, jednak prawdziwa rewolucja nastąpiła, gdy zaczęto stosować ją w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. Pierwsze klimatyzowane biura i kina przyciągały ludzi, którzy szukali schronienia przed upałem. Jednym z pierwszych słynnych budynków, który został wyposażony w klimatyzację, był wieżowiec San Antonio w Teksasie, ukończony w 1928 roku. Wprowadzenie klimatyzacji zmieniło również sposób, w jaki rozwijały się niektóre regiony świata.
Przykładem może być południowa część Stanów Zjednoczonych, gdzie latem panują ekstremalne upały. Przed wynalezieniem klimatyzacji rozwój gospodarczy tych regionów był utrudniony, ponieważ warunki klimatyczne zniechęcały zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Dopiero klimatyzacja umożliwiła intensywny rozwój miast takich jak choćby Houston, Phoenix czy Miami. W latach 30. XX wieku klimatyzatory zaczęły wkraczać do domów prywatnych. W 1931 roku dwaj amerykańscy wynalazcy, Schultz i Sherman, zaprojektowali pierwszy klimatyzator okienny, który można było zamontować w domu. Chociaż początkowo klimatyzatory te były bardzo drogie i dostępne tylko dla najbogatszych, z czasem produkcja masowo obniżyła koszty, co sprawiło, że coraz więcej osób mogło pozwolić sobie na udogodnienie. W latach 50. XX wieku klimatyzatory stały się powszechne w amerykańskich gospodarstwach domowych, a w kolejnych dekadach ich popularność rozprzestrzeniła się na cały świat. Rozwój technologii chłodzenia powietrza wpłynął na wiele aspektów życia codziennego. Od wzrostu wydajności pracy, po komfort życia w miastach o ekstremalnych warunkach klimatycznych. Chociaż klimatyzacja przyniosła wiele korzyści, wiąże się także z pewnymi wyzwaniami, zwłaszcza w kontekście ochrony środowiska. Pierwsze klimatyzatory wykorzystywały czynniki chłodnicze, takie jak freon, które okazały się szkodliwe dla warstwy ozonowej. W latach 80. XX wieku wprowadzono regulacje ograniczające stosowanie freonu i zastępujące go bardziej przyjaznymi dla środowiska substancjami, takimi jak hydrofluorowęglowodory. Obecnie technologie klimatyzacyjne stale się rozwijają, dążąc do jeszcze większej efektywności energetycznej i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Coraz częściej stosuje się systemy klimatyzacyjne oparte na odnawialnych źródłach energii, a także innowacyjne rozwiązania takie jak pasywne systemy chłodzenia. Podsumowując, klimatyzacja to jedno z tych odkryć, które radykalnie zmieniło sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, zwłaszcza w regionach o gorącym klimacie. Wynalazek Willisa Carriera z 1902 roku był punktem zwrotnym, który zapoczątkował nową erę komfortu i możliwość kontrolowania warunków środowiskowych w pomieszczeniach. Choć historia klimatyzacji sięga starożytnych czasów, to dopiero postęp technologiczny XX wieku umożliwił masowe wprowadzenie tego udogodnienia do naszego codziennego życia. Zapraszam Was do innych naszych materiałów. Jeśli się podobało, to dajcie łapkę w górę lub napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Do zobaczenia!